Drodzy, chciałbym kontynuować nasz list, pierwszy list Piotra, później będę mówił o drugim liście Piotra. Ale chciałbym, żebyśmy z jakąś taką z uwagą spojrzeli na ten list. Nie wiem czy w domu sobie coś przeglądacie, ja wiem, że czytacie albo inaczej, mam nadzieję, że czytacie Biblię, że Biblia, że Pismo Święte jest tą najważniejszą księgą w naszych domach, w naszych domach, w naszych rodzinach. Apostoł Piotr, czy pamiętacie, do kogo on pisze ten list, do jakiej grupy chrześcijan, gdzie oni zamieszkiwali? Jeżeli przypominacie sobie, to są te północne rejony obecnej Turcji, Azji Mniejszej. W ogóle kiedy tak pomyślę, że Turcja na samym początku chrześcijaństwa, obecna Turcja, Azja mniejsza, tych wiele różnych państwewek, które tam było w czasach Chrystusa, była tak niesamowicie nasiąknięta ewangelią. Tam było tysiące wierzących ludzi, tam były niesamowicie silne kościoły. A dzisiaj, kiedy patrzymy na Turcję, to trudno zobaczyć tam tych, którzy miłują Chrystusa, wyznają Chrystusa. To jest dla nas ostrzeżenie, drodzy, dla nas wszystkich ostrzeżenie, że jeżeli nie pilnujemy naszego zbawienia, jeżeli Chrystus nie jest naprawdę w centrum Twojej i mojej uwagi, jeżeli słowo Jego nie jest dla mnie tak ważne, to może być tak, że może nas zabraknąć tam przed obliczem tego, który nas powołuje. Piotr pisze do tych zborów. Z tego listu dowiadujemy się z kilku miejsc, że nawróceni tam są i poganie, i Żydzi. Ci, którzy rozumieli, kto to był prorok. Jeszcze islamu wtedy nie było, prorok Boży, i ci, którzy nie mieli żadnego pojęcia, żyli według swoich porządliwości, według tradycji, którą ich rodzice im z pokolenia na pokolenie przekazywali, ale to nie była chrześcijańska tradycja i nauka. Trwi, tkwili. W różnego rodzaju wierzeniach, praktykach, które były docna pogańskie, złe, zepsute. Piotr pisząc ten list, jak pisze na końcu, pamiętacie, że tutaj on zaznaczył, że pozdrawia Was zbór w Babilonie. I to jest taka ukryta nazwa Rzymu. On nie chce się zdradzić, skąd on pisze. Wszyscy Bibliści uważają, on pisze z Rzymu, pisze do tych chrześcijan, którzy zamieszkują te tereny północne Azji Mniejszej. Prawdopodobnie Piotr tam właśnie ewangelizował, zwiastował i ci ludzie się nawrócili przez zwiastowania apostoła Piotra, ale kiedy pisze ten list, rozpoczyna się ogromne prześladowanie chrześcijan w samym Rzymie. Jak podawałem. Jak historycy podają 19 lipca 64 roku po Chrystusie, kiedy Rzym został podpalony przez Nerona, a później całą winę zrzucono na chrześcijan. Wiecie, chrześcijan Rzymianie postrzegali jako pogan. To jest ciekawe, dlatego że chrześcijanie nie mieli żadnych obrazów, posągów, uważali ich nawet za kanibali. Bo mówili o piciu krwi. Mieli zupełnie inny obraz niż dzisiaj my mamy. Jak można czcić Boga i nie mieć jego wizerunku? Cała wina została zrzucona na chrześcijan. To jest ciekawe, bo historycy mówią, że na początku swojego panowania Neron był bardzo wrażliwym człowiekiem. Dbał o społeczeństwo. Ale później coś się stało złego w jego życiu. I zmienił się, powiem tak, w bestię. Zmienił się w kogoś, który czasami dla historyków jest symbolem antychrysta. I Kościół został, znalazł się w obliczu prześladowania. I apostoł Piotr pisze ten list do Kościoła, do wierzących, aby ich przygotować na prześladowania, które tam właśnie w Rzymie się rozpoczęły. Chcę, żeby traktowali czy podchodzili do tych prześladowań z właściwym nastawieniem. Nie jest łatwo być... Poddany pod władzę. Jak Piotr tutaj pisze w drugim rozdziale wierszu trzynastym, bądźcie poddani wszelkiemu ludzkiemu porządkowi ze względu na Pana. Czy to królowi, jako najwyższemu władcy, czy to namiestnikom, jako przez wysłanym dla karania złoczyńców, a oddzielenia pochwały tym, którzy dobrze czynią. Albowiem taka jest wola Boża, abyście dobrze czyniąc zamykali usta niewiedzy ludzi głupich, jako wolni, a nie jako ci, którzy wolności używają za osłonę zła lecz jako słudzy Boga. Wszystkich szanujcie. Braci miłujcie. Boga się bójcie. Króla czcijcie. Wyobraźcie sobie, pisze to w tym czasie, kiedy ten Król Cezar, ten, który rządzi imperium, postępuje w bezbożny sposób. I nie wzywa do żadnej rewolty, nie wzywa do powstania. Do walki z tym wszystkim, ale każe zajmować zupełnie inną postawę. Dlaczego? Bo Piotr do nich pisze, że oni są wychodźcami, są pielgrzymami, tylko na moment zjawiamy się tutaj na tej ziemi, ale nasz cel nie jest tutaj. Nie budujemy tu własnego królestwa. Nasze królestwo jest w niebie. Zmierzamy do, jak on tutaj napisał w tym pierwszym rozdziale: że zostaliśmy przez ducha i słowo odrodzeni do nadziei żywej ku dziedzictwu nieznikomemu, nieskalanemu i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla nas. On mówi, żebyście nie zrobili czegoś, co odprowadzi wasze życie, wasze serce od prawdy, od Ewangelii, od tego, którego, w którego uwierzyliście, któremu zaufaliście. On tak pięknie w tym pierwszym rozdziale mówi: Tego miłujecie, chociaż go nie widzieliście. Ósmy wiersz pierwszego rozdziału. Tego miłujecie, chociaż go nie widzieliście. Wierzycie w Niego, choć go teraz nie widzicie i weselicie się radością niewysłowioną i chwalebną. Drodzy, Poniżej on mówi o tym zbawieniu, o tej łasce, w której dzisiaj my mamy udział. Prorocy próbowali się dowiedzieć, mieli tą świadomość nadchodzącej łaski, odkupienia i próbowali wejrzeć w te rzeczy, zobaczyć, coś zrozumieć z tego całego błogosławieństwa, w którym my dzisiaj mamy udział w Jezusie Chrystusie. Oni zapowiadali ten czas. A my go mamy. Oni marzyli, żeby móc coś z tego doświadczyć, a my to mamy. Nawet mówi w dwunastym wierszu: Aniołowie, jakby z nieba pochylali się nad ziemią, a, aby wejrzeć w te rzeczy, które odnoszą się do zbawienia człowieka przez Boga w Jezusie Chrystusie. Nawet aniołowie do końca. Nie rozumieją, nie rozumieli tego, co, co się wydarzało, kiedy Syn Boży przyszedł w ciele, stał się człowiekiem. Aniołowie musieli być zdumieni tym wszystkim. W jaki sposób Chrystus żył, jak cierpiał, jak oddał życie, a później zatriumfował, powstając z martwych nad śmiercią. Dlatego centralną Zwiastowaniem tego listu jest cierpienie. Cierpienie z powodu i dla imienia Jezusa Chrystusa. I chrześcijanie nie powinni być zdziwieni, kiedy doświadczają cierpień. Wręcz powinni się niepokoić, kiedy nie doświadczają cierpień. To znaczy, że coś jakby było nie tak, bo ze względu na Chrystusa i na słowo, które przyjmujemy, diabeł nas nienawidzi i diabeł sprawia tą nienawiść, tą niechęć w sercach tych, którzy nie miłują Boga wobec nas. Dlatego że Chrystus zaczął mieszkać w nas. Dlatego że słowo Boże zaczęło mieszkać w nas. Jak Piotr na końcu tego listu pisze w 12. wierszu 5. rozdziału przez Sylwana: Wiernego wam, jak nie mam brata, napisałem krótko. Napominając i upewniając Was, że taka jest prawdziwa łaska Boża, w niej trwajcie. Przez Sylwana. Większość listów, chociaż noszą imiona apostołów, nie napisana była przez nich własnoręcznie. Najczęściej apostołowie posługiwali się sekretarzem, tak zwanym, kimś, kto pisał pod ich dyktandą. Z trzynastu listów apostoła Pawła, może trzy własnoręcznie napisał apostoł Paweł. List do Filemona, do Galacjan, jeszcze może do, do Filipian. Ale taki był sposób pisania listów w tamtym, w tamtym czasie. Raczej nie było nigdy problemów z uznaniem tego listu, pierwszego listu Piotra, po pierwsze, że był napisany przez apostoła Piotra, i po drugie, że jest to list natchniony, kanoniczny i on powinien należeć do tego kanonu Ksiąg Nowego Testamentu. Mając to wszystko na uwadze, kiedy apostoł Piotr do nich mówi wychodźcy, nazywa ich świętymi, on pisze tak w 13 wierszu, pisząc o tych próbach, o wybraniu, o powołaniu, o tym zbawieniu, w którym mówi, mówi tak w trzynastym wierszu pierwszego rozdziału. Dlatego okiełzajcie wasze umysły. I trzeźwymi będąc, połóżcie całkowicie nadzieję waszą własce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. To słowo okiełznać umysł. Jest tym samym słowem, które mówi: weźcie, przepaszcie biodra wasze pasem prawdy. Liście z listu do Efezjan, 6. rozdziału, kiedy mowa jest o zbroi Bożej. Inaczej mówiąc, człowiek wierzący ma przepasać w taki sposób swój umysł, aby mógł dokonywać właściwego biegu, podejmować w trzeźwości właściwe decyzje, tak jak biegacz w tamtych czasach, jeżeli ktoś biegł, to podciągał tą swoją szatę, przepasywał, żeby mu nie zawadzała o nogi i, i biegł. Tak, kiedy Piotr pisze: Przepaszcie wasz umysł, to mówi: Pilnujcie, kontrolujcie, miejcie jakby pod swoją kontrolą to. O czym myślicie? Ja powiedziałem, że tak to wynika z tego listu, że nawróceni są Żydzi i Poganie. Razem stali się eklezją, kościołem Jezusa Chrystusa. Żadnej różnicy co do zbawienia. Tak samo zbawieni jedni i drudzy, mający to samo, to samo znaczenie w oczach Boga. Stanowili to zgromadzenie wywołanych, wybawionych, bo to słowo Eklezja znaczy zgromadzenie ludzi wywołanych przez Boga do społeczności z nim. Ale są tu wiersze, które mówią, że ci wierzący, ci pielgrzymi, ci duchowi wychodźcy z tego systemu zepsutego świata, są bardzo młodzi w wierze. Apostoł Piotr w 14 wierszu pierwszego rozdziału mówi, jako dzieci posłuszne. I używa greckiego słowa tekno, dziecko, oznaczające jeszcze niedojrzałe, małe dziecko. Kiedy pisze w drugim rozdziale wierszu, drugim, jako nowonarodzone niemowlęta, używa Innego greckiego słowa dosłownie oznaczającego noworodka. Tak więc pisze do chrześcijan jeszcze niedojrzałych, jeszcze nieumocnionych nie tak bardzo. Oni rozpoczynają swój bieg wiary. On chce im pokazać, w jaki sposób oni mogą stać się dojrzali i mocni. Już w niedzielę tutaj mówiłem na ten temat. Te niemowlęta potrzebują słowa, mleka, słowa. Nie pokarmu stałego, nie coś trudniejszego z nauk biblijnych, ale podstawowe prawdy, o których nam pisze list do Hebrajczyków w szóstym rozdziale. Żeby mieli rozróżnienie, czy wiedzieli o sztach, o sądzie, o zmartwychwstaniu. O sprawiedliwości. To są ludzie, którzy muszą być poinstruowani. To dotyczy nas, drodzy. Każdy z nas ma inne tempo duchowego wzrostu. Każdy z nas. Wiecie, że chrześcijanin może przeżyć całe życie i nie dojść do dojrzałości. Pozostanie niedojrzałym, cielesnym chrześcijaninem. Nie będzie za bardzo czasami można rozróżnić, czy on w ogóle jest chrześcijaninem. No bo jeżeli popatrzycie do listu do Galacjan, popatrzymy do bodajże pi piątego rozdziału, kiedy jest mowa o owocem ducha jest, a później a owocem ciała jest. I tam są straszne grzechy wymienione. I raczej ci, tak jest napisane w liście do Rzymian, ci, którzy są, żyją według ciała. Nawet jeśli odrodzili się, nawet jeśli Bóg rozpoczął w nich dobre dzieło, ale oni nie zatroszczyli się, żeby z tego dziecka, z tego niedojrzałego, stać się w pełni synem chios, wychowanym. Inne greckie słowo oznacza pajdia ludzi Bożych, chrześcijan, którzy poddali się wychowaniu, wychowaniu Bożego Słowa i zewlekali, i zostawiali to wszystko o czym Bóg swoim słowie im powiedział tak nie róbcie a to róbcie o to zabiegajcie o to się starajcie w drugim liście apostoł Paweł to bardzo mocno rozwinie e, przepraszam apostoł Piotr bardzo mocno rozwinie a więc jedna z pierwszych rzeczy do tych świeżych młodych nawróconych chrześcijan Pilnujcie się w waszych myślach. Przepaśćcie biodra waszej myśli. Nie pozwólcie, żeby wasz umysł został wypełniony rzeczami, poglądami, zwyczajami, tradycjami, które nie są zakorzenione w Bożym Słowie, a wręcz są przeciwne Bożemu Słowu i odprowadzą was od Boga, w którego uwierzyliście. Mi się nasuwa zaraz ten początek, kiedy Bóg stworzył Adama i Ewę. Pisze o tym 2 Koryntian 11,3, kiedy Paweł też pisze, mówi, Uważajcie, żeby jak wąż swoją chytrością zwiódł Ewę, wasza myśl albo wasz umysł nie został skażony. A jak skażony, zmącony umysł, on przestaje trzeźwo myśleć. Prawidłowo myśleć. Ja powiedziałem w niedzielę, to mi się bardzo podobało to stwierdzenie jednego z pastorów, na zwiedzenie trzeba sobie zasłużyć taką swoją lekkomyślnością, takim brakiem podporządkowania, takim brakiem posłuszeństwa dla Słowa Bożego. Dlatego on później mówi, że przez posłuszeństwo uświęciliście wasze dusze. I tutaj też w tym czternastym wierszu mówi, jako dzieci posłuszne. Każdy z nas, chociaż jesteśmy zbawieni, jest ten potencjał Boży w nas. Masz nowe serce. Chrystus mieszka w Tobie i we mnie. Duch Boży jest w nas. Ciała nasze są świątynią Ducha Bożego. Razem jako Kościoła. Ale też jesteśmy świątynią Ducha. Tam jest myślane, wasze ciała są świątynią. To jednak ty i ja mamy tą możliwość być posłusznymi i nie być posłusznymi. Trzymać w sposób właściwy, pilnować swojego umysłu i myśli lub też pozwalać tym myślom pędzić, jak one chcą. A diabeł jest Mistrzem odwrzucania do naszego umysłu niewłaściwych myśli. Mistrzem. Dlatego okiełzajcie wasze umysły. Ktoś tak dawno powiedział, nie możesz zabronić ptakom latania nad swoją głową, ale możesz nie pozwolić im zrobić gniazda na swojej głowie. A więc ja nie pozwolę, aby w moim umyśle została zatrzymana i zachowana bezbożna myśl, buntownicza myśl, zepsuta myśl. Zobaczcie, jak diabeł lubi, diabeł lubi psuć Boże dzieło. On ma radochę z tego, kiedy niszczy to co dobre, co Bóg czynił. On wcale tego nie pochwala. On wcale się z tego nie cieszy. Kiedy grzesznik się nawraca, całe niebo się raduje, ale całe piekło zgrzyta zębami ze złości. A później diabeł próbuje zrobić wszystko, żeby ci, którzy uwierzyli. Żeby nie dochodzili do dojrzałości. Ale zdrowe dziecko pije zdrowy pokarm, mleka Słowa Bożego. Karmi się nim. Zwróćcie uwagę, dziecko jest pełne ufności. Mama podaje butelkę albo pierś na początek, ono pije i jest zadowolone, szczęśliwe, bo wie, że nie zostanie oszukane. Bo wie, matka, ojciec kochają swoje dziecko. O ileż bardziej my wiemy, że nasz ojciec nas miłuje, on nas kocha i on daje nam najlepszy pokarm, swoje słowo, przez który możemy duchowo wzrastać. Jest głupotą ignorowanie. Tych zaleceń, które Bóg kieruje do nas przez swoich apostołów, przez swoje słowo, przez pisma. A więc okiełznaj swój umysł. Nie próbuj być mądrzejszy od Boga. Nie próbuj kombinować w swoim umyśle. Dlatego jest napisane wasze, tak? Niech będzie tak, a wasze nie. Niech będzie nie. Co ponadto to od złego. No tak, ale. No tak, ale. Bracie, ja, ja bym może tak nie zareagował, ale gdyby nie on czy ona, to ja inaczej bym zrobił. Ale tutaj Słowo Boże mówi: jeśli cierpicie, nawet niesłusznie. Powierzcie to Bogu. Powierzcie to Bogu. Zachowajcie sumienie czyste, abyście się nie posunęli, nie oddawali złem za zło. Zmień, kontroluj swój umysł. Nie pozwól, żeby twój umysł ciągle był na, po, na poziomie Zachowania i postępowania ludzi w tym świecie. On dobrze dla mnie, to ja też dobrze dla niego. On źle dla mnie, to ja mu też pokażę. Po co mówi Pan Jezus w kazaniu na górze? Jeśli dobrze czynicie tym, którzy Wam dobrze czynią, to jaka jest zasługa? Poganie tak samo robią ale jeśli robicie tak jak ojciec, który daje deszcz i błogosławieństwo i dobrym i złym i wy macie być teraz podobni w swoim myśleniu i postawie do ojca, którego mamy w niebie. Czy Jezus oddawał złem za złe? Jak go przeklinali, też ich przeklinał? Ludzi? I ja mówi, w milczeniu znosił. I poruczał swoją duszę ojcu. Wiecie, totalnie inaczej niż nasza stara natura. Jeżeli tylko nie czuwamy, to odzywa w nas się zaraz ta stara natura, która chce przejąć kontrolę nad naszym życiem. znajcie Wasze myśli. Bądźcie myśli Bożej, Chrystusowej. Wielu ludzi nie zostało złamanych przemocą, ale zostali złamani miłością. Miłością. Ja wiem, że Bóg miłuje nas, ale też wiem z Bożego Słowa z Ewangelii Jana z trzeciego rozdziału, że też jest Boży gniew nad tymi, którzy nie wierzą Ewangelii. Z jednej strony miłość. Bóg wychodzi z miłością, a z drugiej strony ciążący gniew nad tymi, którzy odrzucają Ewangelię. Tak więc mamy pilnować swój umysł. Bo następnie on mówi: Jako dzieci posłuszne, nie kierujcie się waszymi porządliwościami. To jest to takie bardzo negatywne słowo w języku greckim. Porządliwości różnego rodzaju które napędzają czyjeś życie być bardziej bogatym porządliwości ciała różne rzeczy ale Piotr tutaj pisze jako dzieci posłuszne nie kierujcie się tymi rzeczami waszymi jakby instynktami waszego ciała waszych pragnień Badajcie, czy wasze pragnienia, dążności podobają się Bogu. I on to mówi: Jakie poprzednio wami władały, poprzednio, ale teraz już nie, bo jesteście ludem Bożym. Wyszliście z całego tego systemu zepsutego świata, myślenia i działania. Teraz Zasady Królestwa Bożego nas obowiązują. I dalej Piotr pisze, lecz za przykładem świętego, który was powołał. Sami też bądźcie świętymi. I zwróćcie uwagę, nie da się świętości oddzielić od naszego postępowania. Niektórzy robią taki nimb święty, taki gdzieś na pustyni oddzielony od ludzi, od grzesznego świata, tylko zapominają jedno, że w człowieku jest grzeszny świat. I tam na pustyni ten pustelnik, czy ten tak zwany, i tak on może być pełen nieczystości i święckości, bo ona jest w człowieku nieodrodzonym. A jeżeli człowiek odrodzony nie będzie pilnował, to to będzie próbowało nim zawładnąć. Świętymi bądźcie we wszelkim postępowaniu Waszym. A więc zaczyna się od myślenia. Wiecie, musimy pilnować. Czasami człowiek, wiecie, czasami siedzę, jak słucham, irytują mnie pewne rzeczy. Pewnie politycy mnie irytują. Nie irytowali mnie i za od jakiegoś czasu mnie irytują. Musimy pilnować naszego umysłu. Muszę pilnować, jak myślę o innych ludziach. To, żeby to nie było tak, że jestem uprzejmy tak na zewnątrz, żeby wszyscy widzieli, że. Nie wiem, czy pastor zawsze się musi uśmiechać. Nie mam czasami ochoty się uśmiechać. Ale żebym nie był inny, pokazuję coś innego Natanowi, jaki i Natan może odebrać, że ja go tak bardzo lubię. Ale w moim umyśle, Zupełnie tak nie jest. Natanie to jest inaczej, ale. Wiecie, Bóg tego jednym z takich rzeczy, która na Bogu robi wrażenie, największe sądzę wrażenie, co Bóg najbardziej kocha i lubi, to jest szczerość. Szczerość. Dlatego jest napisane, że Bóg ze szczerym postąpi. Szczerze, według Jego szczerości, a z obłudnym? Według Jego obłudy. Bóg nienawidzi obłudy, zakłamania. Lepiej nie chwalić mi Natana, jeżeli tak naprawdę Go nie chwalę. Bo to jest przynajmniej uczciwe. Czy kogokolwiek. Albo jeżeli coś jest nie tak, to przychodzę do Boga i mówię Mu szczerze: Boże, jestem zły. Nie potrafię sobie z tym poradzić i boleję nad tym. Daj mi siłę, pomóż mi, pomóż mi przebaczyć, pomóż mi miłować. Wiecie, kiedy Biblia mówi, że mamy miłować jedni drugich, używa słowa agapeo. I słowo Agapeo odnosi się do naszej woli, a nie do naszych uczuć. Jezus pyta Piotra Piotrze, czy Ty mnie miłujesz? I tam chyba Jezus pyta agapeo, Piotr odpowiada Fileo. Fileo oznacza, to jest taka więź emocjonalna, jesteśmy przyjaciółmi. Dużo razem przeżyliśmy, szanujemy, się, miłujemy. To jest fileo. A, a, ale Jezus mówi, jeśli mam miłować wroga, czy w ogóle mamy miłować się w kościele. I czasami mówimy, no tak, ale moje emocje, bo przecież On naopowiadał na mnie tyle niestworzonych rzeczy, albo On zrobił wobec mnie. Ja go mam miłować. A słowo Boże mówi tak. Nie patrz na uczucia teraz, ale patrz i użyj swojej woli, aby miłować wbrew wszystkiemu. Ja tylko w ten sposób powiem Wam, mogę zrozumieć, jak mam mogę miłować wrogów, nie mieć ich w nienawiści. Tylko w ten sposób, że odsuwam na bok nienawiść. I decyduje się miłować. Zwróćcie uwagę, pierwszy list do Koryntian 13 rozdział, tam jest mowa. Czym miłość prawdziwa jest? I nie odnosi się to do emocji, uczuć. Ona jest cierpliwa, ona jest dobrotliwa, ona nie zazdrości, ona się nie unosi. W każdym razie to hebrajskie Jaszar szczery. Robi na Bogu wrażenie. Jeżeli Dawid był właśnie to, co Bóg cenił w życiu Dawida, to Jaszar, szczerość. I Dawid umiał przyznać się do błędu, do grzechu. Nie kombinował, nie szedł w zaparte, już, już było wiadomo, a ktoś ciągle mówi: Nie, nie, ja miałem rację. Nie. Dawid, kiedy usłyszał, ty jesteś tym człowiekiem, mordercą, cudzołożnikiem. Wiecie, gdyby Dawid szedł w zaparty, to byłby jego koniec, skończyłaby się historia. Ale Dawid ukorzył się pod ręką Boga i otrzymał łaskę. Przebaczenie, chociaż konsekwencje ponosił do końca życia swojego grzechu. Jako dzieci posłuszne, nie kierujcie się różnego rodzaju porządliwościami, które wasze ciało gdzieś tam was budzi. O to robi sars ciało, z którym będziemy mieli do końca problem, aż będziemy mieli nowe ciało. I za przykładem świętego, za przykładem świętego. Jak już powiedziałem, słowo święty, hebrajskie kadosz, greckie hagios oznacza po pierwsze oddzielony, ale też czysty. Czysty, nieskalany. Za przykładem świętego pilnujcie się w Waszych myślach, nie pod Podporządkowujcie się różnym grzesznym pragnieniom, ale oddzielajcie się od tego wszystkiego, co wiecie, że Bogu się nie podoba. O czym Bóg mówi, że zrzućcie to z siebie. Nie pozwólcie, żeby to cały czas było w waszym życiu. To jest zdumiewające. Ktoś kiedyś na to zwrócił uwagę, że kiedy otwierasz Księgę Objawienia, to tam całe niebo śpiewa, święty, święty, święty. Kiedy Izajasz ma objawienie chwały Bożej, szósty rozdział Izajasza, pamiętacie co Serafini wołają, śpiewają, święty, święty, święty. Ponieważ napisano świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Kościół jest oddzielony, jest święty, lud Boży jest święty, ludzie odrodzeni są święci. Jesteśmy duchowo oddzieleni od tego świata, od mocy grzechu. Nie znaczy, że nie będziemy przez grzech kuszeni, ale jesteśmy oddzieleni. Dlatego jesteśmy wezwani, dziateczki, to Wam piszę, abyście. Nie grzeszyli. Nie grzeszyli. A więc nawróceni młodzi w wierze chrześcijanie. I Piotr, widząc nadchodzące prześladowania, troszcząc się o ich duszę, o ich życie, pisze ten pierwszy list i zwraca uwagę i podkreśla wagę próby doświadczeń. Niech się tym nie martwią, ale niech to cenią i tym bardziej wielbią Boga. Bo to ma wzmocnić ich wiarę. Ale też, kiedy cierpią w sposób niezasłużony, niech wiedzą, że czekaj chwała, że Duch Boży, Duch chwały spoczywa na nich. I niech nie próbują oddawać tym samym, ale niech działają według zasad Królestwa Bożego Ojca, który jest w niebie. I ja może na tym. Dzisiaj zakończę, my powstać. Panie, tak dziękuję ci za kościół, za nas tutaj zgromadzonych, za tych, którzy tu dzisiaj nie ma. Dziękujemy Ci za kościół, za wybranych, odkupionych Twoich, świętych, Panie. Świętych nie dlatego, że sami uczyniliśmy się świętymi, ale ty nas uczyniłeś świętymi. Panie, dziękujemy Ci za to. I dopomóż nam, Boże, dopomóż mnie, aby mój umysł był pilnowany. Dopomóż, aby moje życie było pilnowane. Panie, proszę Cię, dopomóż mi, abym nie ulegał różnego rodzaju pożądaniom, pragnieniom, ale, Panie, abym zwracał uwagę na to, co Ty mówisz. I dziękujemy Ci, Panie, że dana nam jest łaska. Dana nam jest łaska i moc do tego, abyśmy mogli prowadzić czyste, święte życie. Tobie niech będzie chwała. Tobie niech będzie chwała i cześć i uwielbienie. Panie, błogosław naszemu zborowi. Błogosław ten zbór. Błogosław zbory Twoje w całym kraju. Nie tylko naszego kościoła, denominacji, ale Panie, tych, którzy są zrodzeni z Ducha i Słowa. Panie, dziękujemy Ci i modlimy się, aby Twój kościół, Twoje zbory, Panie, wzrastały dla Twojej chwały, były świadectwem tego, kim Ty jesteś, jak dobry, jak wielki, jak święty, jak łaskawy. Pomóż nam, Panie, daj łaskę. I młodzieży we wtorek. Daj nam łaskę w naszych domach. Daj nam łaskę do tego, abyśmy głosili, świadczyli, tak abyś Ty przemawiał do serc naszych bliskich i tym, którym świadczymy. Boże, daj nam w tym względzie łaskę. Amen.